organizator imprezy Wojciech Szcześniak, Spadu Champion. Chyba jesteś bardzo zadowolony z imprezy, którą udało się dzisiaj zorganizować. No wiesz, powiem tak, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak frekwencja dopisze. Było to przedsięwzięcie bardzo nowatorskie, no jak zresztą widać, pierwszy taki turniej Beach Soccer, a sama nazwa już wskazuje na to, że Beach Soccer, czyli plaża, piłka plażowa, no tutaj my mamy jakiś tam dostęp do wody, aczkolwiek jesteśmy nad morzem. Ale wydaje mi się, że doszło do skutku i wydaje mi się, że było całkiem pozytywnie, ludzie zadowoleni, więc... Spotkanie finałowe obserwowała grupa prawie 400 osób. To bardzo duża frekwencja, biorąc pod uwagę. Ktoś na innych dyscyplinach sportowych w Ostrołęce i akurat taką rozrywkę, która po raz pierwszy miała miejsce w Ostrołęce. Tak, biorąc pod uwagę, że powiem, dosyć wąski zakres możliwości, jeśli chodzi o reklamę, bo wszystko robione było w własnym zakresie, jeśli chodzi o rodzenie plakatów, o tutaj muszę też podziękować, jeśli chodzi o stronę medialną, tutaj kolega Arek jest podziękowany do Ostrołęki i o moją Ostrołękę, także prawdopodobnie wszystkich nie wymienię. Ale naprawdę też jakieś tam wsparcie było. Nie spodziewałem się takiej frekwencji. No, jestem tylko po prostu zadowolony z tego. Jak pokazała ta impreza, warto w przyszłości organizować takie kolejne? Tak, jest to tak powiem pierwszy etap do kolejnych imprez tego typu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak dobrze wszystkie się poukłada, zrobimy to naprawdę na skalę ogólnopolską. Co dzisiaj cieszyło się największym zainteresowaniem spośród szeregu atrakcji, które zaproponowaliście dla mieszkańców Ostrołęki? Szczerze mówiąc, że oprócz wspomnienia piłki nożnej na plaży, czyli Beach Soccer, jak tu widać, ten dźwięk okazały, naprawdę zainteresowanie stokami bandy jest dosyć spore. Chwila gratuluję z czasem, może dlatego, że było przez chwilę wręczenia nagród, ale to się rozkręci, więc planujemy, że po godzinie drugiej, trzeciej nagramy. Ale wszystko i tak sporo osób odważyło się skoczyć na tej bandzie dzisiaj. Tak, sporo, tutaj. Nie znam dokładnej ilości uczestników, aczkolwiek z tego co dołożyłem, to naprawdę cały czas jeden. Przed nami jeszcze koncert gwiazdy dzisiejszego dnia. Publiczność na pewno także dopisze, bo widać, że osób jest na plaży coraz więcej. Tak, coraz więcej. Wydaje mi się, że będzie jednak efekty świetne. To nie ukrywam, to jest firma profesjonalna, udało nam się ściągnąć. Może kolega zaraz pokaże swój popis świateł, także wydaje mi się, że będą dużo atrakcji i też to dziękuję bardzo i gratuluję. Dziękuję bardzo.